Ciężkowice mają przed sobą szansę na rozwój. Dzielnica ta może stać się ośrodkiem turystycznym. W październiku rusza budowa pola golfowego. Będzie to 18-dołkowe pole golfowe o najwyższym światowym standardzie. Dodatkowo baza noclegowa, lotnisko, spa, gdzie powstanie 2000 miejsc pracy dla jawożnian. Koszt inwestycji to 500 000 000 zł. Słuchy o mającym powstać w Ciężkowicach polu golfowym chodziły już po mieście już od dobrych kilku lat. Wszyscy traktowali je z przymrużeniem oka. Teraz plany stają się bardzo realne. Inwestor musiał czekać na zatwierdzenie planu zagospodarowania przestrzennego Ciężkowic. Inwestor kupił od rolniczej spółdzielni produkcyjnej 131 hektarów terenu. Jest to wielka łąka rozciągająca się między stadniną koni a sosiną. 90 hektarów zajmie pole golfowe klasy mistrzowskiej. Pozostała część przeznaczona jest na zaplecze. Firma polsko-hiszpańska nabyła potężny obszar od rolniczej spółdzielni produkcyjnej. Obszar, który widzimy tutaj za mną, jest to 131 hektarów. W tym miejscu ma powstać pole golfowe klasy mistrzowskiej wraz z towarzyszącą infrastrukturą. To znaczy będzie to pole 18-dołkowe. Pole będzie zajmowało obszar około 90 hektarów, na którym będą mogły odbywać się zawody klasy międzynarodowej, już bez problemu. Na reszcie terenu powstanie zabudowa hotelowa, rezydencjonalna. Spa w projekcie jest również budowa mini lotniska. Wstępne prace przewidziane są na początek października tego roku. Jeżeli sprawy urzędowe potoczą się dobrym torem, myślę, że od października w ciągu 2,5 do 3 lat powstanie jedno z piękniejszych pól golfowych w Polsce, w naszym mieście. W tej chwili trudno powiedzieć, jak duża będzie ta baza hotelowa, ponieważ projekty jeszcze nie są gotowe. Ma służyć obsłudze, generalnie rzecz biorąc, przy turystów, graczy, osób, które będą zapewne z wielu stron Polski, jak i świata przyjeżdżać do nas i korzystać z nowo powstałej infrastruktury golfowej. Jest to profesjonalna firma, która specjalizuje się w budowie pól golfowych. Firma zleciła jednej z najlepszych firm architektonicznych projekt, firmie, która profesjonalnie zajmuje się właśnie projektowaniem tego typu obiektów. Przede wszystkim jest tu wiele możliwości ukształtowania tego terenu. On w tej chwili jest płaski, natomiast będą tutaj tworzone i jeziora, i usypywane jakieś góry. Będzie atutem jest to, że w pobliżu płynie rzeczka, która będzie regulowana, będzie przepływała przez całe to pole, co stworzy w finale bardzo malowniczy krajobraz. Ponadto jest to olbrzymi teren, który daje potężne możliwości. Są to bardzo szacunkowe informacje, ale cała inwestycja globalnie przekroczy na pewno wartość 500 000 000 zł. Finansowanie oczywiście jest zapewnione, natomiast przed inwestorem jest jeszcze szereg prac administracyjnych związanych z rozpoczęciem całej tej inwestycji. Osoba, która można by rzec jest głównym inwestorem, reprezentuje inwestora, ma olbrzymie doświadczenie w tego typu inwestycjach, co na pewno pomoże w raz realizacji projektu, a później jego dalszej obsłudze i promocji. Przede wszystkim chodzi o promocję miasta, które stanie się naprawdę w tej chwili bardzo znanym miastem, na pewno w skali Polski. Nie wspominam już, że Europy, a kto wie, czy nawet nie świata. Po zakończeniu tej inwestycji samo takie pole przyciąga dodatkowych inwestorów. Żywy organizm, który cały czas rozrasta się. Są takie szacunki, że po powstaniu takiego pola golfowego, nie licząc obsługi tutaj pracowników na polu, ale osób i inwestycji towarzyszących, które powstaną na pewno dookoła, może przybyć około 2000 miejsc pracy w mieście. To szansa dla miasta. Taka inwestycja wypromuje Jaworzno w kraju i Europie. Pole golfowe to żywy twór, który przyciąga kolejnych inwestorów do Jaworzna. Po powstaniu pola golfowego klasy mistrzowskiej oferta rekreacyjno-turystyczna miasta stanie się jeszcze bardziej atrakcyjna, a predyspozycje miasta pozwolą na organizację międzynarodowych zawodów. Mieszkańcy Ciężkowic będą mogli liczyć na spore przychody z turystyki. Inwestor kilka dni temu uderzył pierwszą piłeczkę golfową na kupionej działce. Wywiad z nim i więcej szczegółów dopiero w sierpniu.